Cześć, tu Przemysław. W poprzednim odcinku robiłem latające kuleczki i na koniec zatkało mnie troszeczkę zachowanie kuleczek. No, byłem zmęczony, troszeczkę się zagubiłem w koncepcji. Teraz przemyślałem temat i spróbuję do niego wrócić jako do suplementu. No, oczywiście nie suplementu diety, tylko jako suplementu do tamtego odcinka. No więc tak, zwróćmy uwagę na to, że po uruchomieniu programu wszystkie trzy kuleczki, akurat tutaj zrobiłem trzy w ramach testów błędów, wszystkie kuleczki lecą równo. Następnie rozpadają się i przelatują w ten sposób. I za każdym przelotem te kuleczki wylecą w innym układzie. No, czasami da się to prosto zauważyć, czasami nie. Ale teraz widać, że ta różnica pomiędzy tymi kuleczkami jest zasadnicza, że te małe kuleczki gonią, a duże kuleczki jakby płynęły wolniej. Chociaż wszystkie mają tą samą prędkość. Wszystkie mają ustawienie, prawda, jeden piksel na jedną klatkę, na jeden przebieg programu. A ty w tym momencie cały czas te małe kuleczki uciekają, a kuleczka duża jakby zostaje w tyle. Za chwilę ją te małe tutaj dogonią, przegonią znowu i w ten sposób jakby ciągle jest inna prędkość. No i zacząłem się zastanawiać nad dwoma rzeczami. Po pierwsze, że w momencie, kiedy ta kuleczka duża się chowa, to nie pojawia się na dole. Dopiero po pewnym czasie się pojawia. Czyli tu już mam jakiś błąd, że nie przechodzi równo przez początek. No więc zacząłem się zastanawiać, analizować kod programu i wrzuciłem do kodu kuleczki, tutaj w miejscu, gdzie jest przenoszenie na sam dół, wrzuciłem pułapkę. Czyli stworzyłem dla else cały blok kodu i wrzuciłem tutaj dwie funkcje print. Print oraz println. println przechodzi do nowej linii, print nie przechodzi do nowej. I efekt jest taki, że w momencie przejścia przez początek, tutaj na dole w konsoli, pojawi mi się informacja, która kuleczka przeszła na jaką pozycję. Tak? Teraz będzie przechodziła pierwsza ta mała i ta mała przechodzi z minus 16 na 616. Następnie tamte przechodziły z minus 41 na 641. I tu jakby zauważamy, że po pierwsze każda z tych kuleczek ma inną drogę. Dlatego ich jakby ich synchronizacja się gubi. Pierwsza kuleczka, ta mała, ma krótszą drogę do przebycia, bo wystarczy, że swoje R ucieknie za ekran i już jest przenoszona o swoje małe R na dole. Czyli żeby była widoczna, to musi przebyć drogę tutaj wysokość ekranu, czyli 600 w tym przypadku. 600 plus swoje małe R i swoje małe R. Załóżmy, że jej R wynosi 5, no to przebywa drogę 600 plus 5 u góry plus 5 na dole, 610. Natomiast duża kuleczka, która ma R na przykład 100, musi wyjść o 100 pikseli za ekran, a następnie o 100 pikseli się znajdzie pod ekranem. Czyli 200 pikseli dostaje dodatkowo. Czyli jej droga do przebycia, można porównać, że one się ścigają na takim zamkniętej bieżni. Tylko że bieżnia jednych małych jest krótsza, bo jest ekran plus dwie małe wartości, a bieżnia tych dużych jest dłuższa, bo jest ekran plus dwie duże wartości. No więc pomimo, że prędkość taką liniową mają taką samą, bo mają jeden piksel na klatkę, no to w rzeczywistości duża kuleczka ma więcej pikseli do przebycia. No i przez to traci dystans. Przez to za każdym okrążeniem kuleczka mniejsza przegania. No bo kuleczka mniejsza ma tą samą prędkość, a krótszą drogę. No więc to jest problem do rozwiązania, ale drugi problem do rozwiązania jest taki, że tak jak mówiłem, kuleczka, która wyszła zza ekranu, nie pojawia się od razu na dole. I tu wiem już dlaczego, ale żebyśmy do tego doszli razem, to spróbuję w tym momencie zrobić to w ten sposób, że ustawię te kuleczki, żeby były duże. Żeby była jedna kuleczka, tak, zmienię tutaj ile kuleczek na jeden i tu, gdzie ona ma rozmiar, wpiszę na sztywno 100.
No, dzięki temu będę miał kuleczkę o rozmiarze 100, która ma 100 rozmiar, a się okazuje, że nie pojawia się od razu. Dlaczego? Zmieniamy tutaj funkcję draw, która jest wywoływana automatycznie, na keyPressed, a funkcję keyPressed zmienię na draw, bo musi być funkcja draw, żeby to działało, ale będzie pusta. I w tym momencie mój program nic nie rysuje, chyba że nacisnę klawisz. No i dzięki temu spowolnię sobie i będę naciskał klawisz. Pomalutku to idzie, ale na filmie to wytnę, więc żeby szybciutko poszło, to polecimy na samą górę. Dobrze, dochodzimy do momentu, kiedy kuleczka chowa się. I teraz powinien nastąpić ten moment, kiedy ona przeskoczy. A pomimo to nie przeskakuje i dopiero leci w dal. Co się dzieje? Musiałbym zacząć obserwować zmienne współrzędne, nie tylko wtedy, kiedy następuje przeskok. Tak? Czyli to wypisywanie tego muszę przerzucić do każdego przebiegu. Czyli przerzucam tu, a to przerzucam tu. Ctrl T, sformatowanie kodu, a tu mogę zrobić Ctrl ukośnik komentarze. No i teraz przy każdym przebiegu mam na dole ekranu, mam tutaj te współrzędne. No więc jeszcze raz polecimy sobie na samą górę. A może, żeby tyle nie ciągnąć, to zrobię, żeby kuleczka startowała już w ogóle na wysokości na przykład 150, a nie 500. Tak? I teraz moja kuleczka, o, już wystartowała wysoko. No i obserwuję dół ekranu. Przesuwam kuleczkę, przesuwam, przesuwam. Naciskam cały czas klawisz. No i teraz mój środek zbliża się do zera, przeskoczył na minus 1 i dochodzę do momentu, gdzie mam minus 50 i kuleczka się schowała. No a przecież promień mam ustawiony 100. No i właśnie w tym momencie zorientowałem się, że błędnie w poprzednim odcinku mówiłem, że ten rozmiar to jest promień. Ten rozmiar to jest niestety średnica, a nie promień. Nazwałem go R jak promień, R jak rozmiar, może w takim razie bardziej tu pasuje. I tutaj ta wartość to jest wartość tak naprawdę średnicy, a nie promienia. Gdybym chciał mieć kulkę 100 na 100, znaczy o promieniu 100, to musiałbym dać wartość 200. Czyli żeby miała całą średnicę 200. No więc powiedzmy, że to będzie średnica, a nie promień. W związku z powyższym, żeby to był promień, no to muszę tutaj mnożyć przez 2. Mnożyć przez 2. Czyli jeżeli ja chcę mieć promień 100, a dla niego to 100 jest, to jest średnica, no to jak pomnożę 100 razy 2, to średnica będzie 200, więc on przyjmie średnicę 200, co będzie po mojemu oznaczało promień 100. No i w tym momencie kulka już jest odpowiednio duża, ma promień 100 i teraz zachowa się już właściwie. Teraz już jest minus 50 i jeszcze ją widać. Dochodzimy do minus 100 i już przeskoczyła na 700, no i wyłania się od dołu od razu. Czyli problem z wyłanianiem się nie od razu mamy rozwiązany. Tu był błąd koncepcyjny, błąd w kodzie programu. Błąd, który powodował, że no, założyłem, że to jest błędnie, że to jest promień, a to jest średnica. No nie doczytałem gdzieś tutaj w dokumentacji, przepraszam. Więc jeden problem mam rozwiązany, czyli że moje kuleczki już będą od razu się pojawiać po zniknięciu za brzegiem ekranu. Natomiast dalej nie rozwiązałem problemu, że każda z nich, jeżeli będzie ich więcej, tak, przywrócę tutaj do
Tutaj wypisywanie mogę wyrzucić. To były tylko pułapki do sprawdzenia działania. No i teraz przywrócę tutaj do działania na przykład tych kuleczek 3. No i przywrócę tutaj 500. Przywrócę tutaj losowanie, czyli żeby nie było 100, tylko int. Dom 100. I przywrócę tutaj draw, a tam funkcję mogę w ogóle skasować. I teraz lecą trzy kuleczki o różnych rozmiarach, lecą równo, bo tak zaczynają. Następnie każda z nich pokonuje inną drogę za ekranem, no w związku z tym mała kuleczka wyprzedziła. Duże są, chyba nawet mi się wylosowały identyczne, więc lub prawie identyczne, więc są w miarę równo, ale mała coraz bardziej wyprzedza, no bo mała ma w porównaniu z tymi dużymi zdecydowanie krótszą drogę do przebycia. No i teraz trzeba by się zastanowić tak naprawdę, co chcemy osiągnąć. Czy chcemy osiągnąć to, żeby po prostu leciały równo, czyli żeby jakoś znormalizować te drogi do przebycia, czy po prostu taka nam zasada odpowiada, że przelatują i każda ma inną drogę. No, gdybyśmy chcieli osiągnąć to, żeby leciały równo, no to trzeba po prostu, żeby wszystkie równo wypływały za ekran i wracały z tej strony ekranu. No, czyli można na przykład wybrać maksimum z wszystkich możliwych średnic, z wszystkich możliwych, czy to promieni, no i te maksimum dopiero zastosować. I wtedy mała kuleczka by leciała też dużo dalej za ekran, bo leciałaby tyle samo, co duże kuleczki, no i w ten sposób by się to nie psuło. Natomiast no, oczywiście w tym momencie mała kuleczka znikałaby na dłużej poza ekranem. Nie pojawiałaby się od razu wtedy, kiedy przeleci za ekran, bo musiałaby wylecieć więcej niż swoja średnica. No możemy w ten sposób to zrobić, czyli tutaj, gdzie mam ten rozmiar tych kuleczek, musiałbym określić, jakie jest maksimum moich kuleczek. No i musiałbym gdzieś je sobie zapamiętać. Ale myślę, że to jest temat na osobny odcinek, ponieważ chciałbym, żeby tutaj to poprawienie tego błędu z tą średnicą uwypuklić osobnym odcinkiem. Także zapraszam do subskrybowania, do kciuków w górę, zapraszam do oglądania następnych odcinków. Wtedy rozbudujemy ten program. Do zobaczenia. Cześć.